Siema, z tej strony jest Freddy, jak będę myślał o serwerze strancząca.pl i to będzie ocenienie gildii na moim serwerze. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to wbijcie 100 apeczek w górę i pod tym odcinkiem myślę, że też zrobimy jakieś losowanie, to napiszcie łapkę w górę i dzwoneczek w komentarzu, co tam, czy gracie na serwerze ze swoim nickiem. Ale to nie przedłużam i zapraszam do oglądania, spytamy się BCT, kogo gildię ocenić. Dobra, spytamy się, jaką gildię ocenić. Aktualnie jest 204 osoby na serwerze, mnóstwo osób, edycja trwa w najlepsze, więc jeśli jeszcze nie zaczęliście grać, to zapraszam. Ja tapę tutaj jakaś gildami, zapnijmy się, zobaczymy, jak to się w ogóle prezentuje. I jest to Kubo, to jest stricte pod PvP, widzimy, że tutaj są guziki wypełnione oraz płytkami jest wypełniona cała platforma. Tutaj się nie podbudujemy, tutaj są, jak ktoś wejdzie do żywy, to są stolniarki oraz wejścia na górę, żeby w razie długo się podkopać. Tutaj jakiś OLED-u coś kombinuje, to jest chyba do ucieczki. Zobaczmy na dół. Mają bikona, gruby Maciek. Jaki efekt? Chyba dopiero będę ustawiać. Tutaj kolega kopie na asku. Może kontrolujmy w jakikolwiek sposób, albo nie, niech sobie gra z pokołem. Tutaj jakieś jest grubsze do kopania, ale mają itemów, jasny gwincior, dużo itemków mają i myślę, że możemy im schować jakąś nagrodę, jeśli będą oglądać ten materiał i schowajmy nią może tutaj, albo nie, w bardziej jakimś komfortowym miejscu. Załączmy sobie panisza, żeby przypadkiem mnie nie znaleźli. Dobra, to może... nie, dobra, wiem, jak to wygląda. Dobra, to może gdzieś tutaj schowajmy. O, to by było chest. I schowajmy za dobry kuboid. Kit. O, sorry, co ja piszę, kit gui. Weźmy sobie 16 kejsików. Dobra, schowaliśmy. Jeśli to oglądacie z gildii, to macie tutaj na W. Możecie sobie znaleźć taką skrzynkę z kejsami. Jest to, można powiedzieć, jeden z lepszych kuboidów na serwerze. GATP oko, teraz topkę ocenimy. GM3. No i też te kuboidy są stricte pod PvP, też guziki. O, płytki na dole, że go się nie ucieknie, bardzo dobrze. I to już pierwsza topka, jaki efekt mam na pikonie GM1. Chyba nie mają żadnego, albo mi nie daje, o, mają po prostu stręczy 2. To oni na tych żelaznych seta po prostu go się zabijają w 3 sekundy. Mam to super turbo zabezpieczone, ponieważ są enchanty. No i tutaj chyba nic więcej nie ma, Doom mają skromny, zobaczymy, co tutaj mają. Pewnie same seciki, tak jak myślałem. No w końcu pierwsza topka gildii, to muszą czymś reprezentować, nie? Tutaj guziki, przejścia, żeby nikt nie uciekł. Mogliby też nitki dodać, to by było kosmos. Albo też lekko wyżej zrobić i takie beczki tutaj. Może schowamy im tu coś. O! Czy tutaj im coś schowamy. Gildii. Zależy, mają pierwszą topę i grają. To im coś możemy tutaj zostawić. Dobra, zostawmy im może 28 kejsików. Jak znajdą, to to jest wasze. Mam nadzieję, że będą mogli na ten materiał. Ale ja wam nie przedłużam, ile trzeba do kolejnej gildii. O nie, co to jest? To jest chyba tylko gildia podkopanie i wbijanie topki, tak jak widać. Tu nic nie mają ogarnięte. Nawet jakby ktoś chciał wejść, to może im wejść do kuboida chyba nawet. Sprawdźmy to. Albo mieli oszusta, tego nie wiemy. No nie, to mają zatkane. Dobra, to nie wejdzie nikt. Tak, już tunel tu nie mają żadnych. Myślałem, że mają kuboid otwarty. Gra w ogóle game po 1-1 z gildii. Nikt nie gra aktualnie. GATP do gildii admin się nie będzie Akira. Jak to wygląda? Też tutaj mają coś zbudowane, żółwik z obsydianu. A czemu większość gildii nie wykłada tutaj, jak jest kit GUI, jest kit kuboid, po prostu sobie możecie... Oj. GM1 sobie muszę dać. Kit GUI i tutaj sobie możecie całą gildę zbudować ze spokojem. To GATP jeszcze ostatnią topkę gildii. GATP duo, o, chyba byli, nie. Dobra, myślę, że to była gilda przebijana. A może jednak, bo tutaj trochę bajek spadło. Jakiś griff chyba tutaj ma... O, jasny gwincior. Ale ich przebili. Ostro. O! Tu taki ziomek gra z gildii duo. To po prostu wejdźmy do niego. I za to, że gra, to może dajmy mu jakieś wynagrodzenie. SVIP-ka ma. Dobra. To może dajmy mu 12 kejsików za to, że gra. No bo ktoś, kto jest aktywny.
Dobra, ten tutaj ziomek. Bo ja zniszczyłem. Tu to trzeba elegancko naprawić. Siema Byniu. Dajmy mu tutaj kejsiki. Zagrali na serwerze. Myślę, że spoko. Tutaj gardują elegancko. Tutaj mają jakąś beczkę, w której też będzie ciężko wyjść. Ale ta gilda była przebijana i sobie naprawiałem to i grałem dalej, nie poddają się. I tak jak mówiłem na początku, jeśli chcielibyście więcej takich odcinków, to wiecie co robić. Mała.